Julia, jak będzie wyglądać pożegnanie widzów w waszym serialu? No myślę, że widzowie na pewno mogą liczyć na happy end. Ja na pewno liczę na happy end. I co będą czuć? No zobaczymy. No z jednej strony to trwało już bardzo długo, więc myślę, że sporo osób na pewno czeka na zakończenie tej historii. Ja jestem jedną z tych osób. Także myślę, że będzie może trochę smutno, ale z drugiej strony też trochę wesoło, no bo może będzie ten happy end. A to nie będzie trochę tak, że będzie ci, no właściwie przykro, że to już jest taki definitywny koniec, chociaż tak naprawdę wiemy, że w serialach i w kinie można czasami wskrzeszać różne rzeczy różnymi sposobami. No właśnie, wiem, że nic nie wiem, także trudno mi powiedzieć, czy to będzie definitywny koniec, ale no zżyliśmy się ze sobą bardzo, zarówno ekipa aktorska, jak i ekipa po prostu, no, nie ma sensu tutaj chyba rozgraniczać, po prostu nasza ekipa wspaniała jest ze sobą zżyta i bardzo dużo przeżyliśmy wspólnie. I na pewno będziemy za sobą tęsknić i będziemy się spotykać również poza planem. Jak będzie wyglądał odcinek finałowy? No bo to będzie już takie pożegnanie z widzami. Myślę, że nikt tego nie wie. Nie wiem, czy jeszcze sam scenarzysta Piotr Jasek to wie. Wszystko przed nami. Myślę, że te chyba finałowe odcinki to realizacyjnie to będzie koniec kwietnia, maj, więc wszystko przed nami. Nawet jakbym wiedziała, to nie mogłabym wam zdradzić. Ale co, ty myślisz, że to już naprawdę będzie taki koniec? Bo wiesz, tak rozmawiałam przed chwilą z Julią Kamińską i wiemy, że no są takie sposoby, że można na przykład potem jakiś serial czy jakiś film jeszcze wskrzesić, można zrobić kolejną część, no bo to tak wiesz, aż się nie chce wierzyć, że jakby już totalny koniec brzyduli. Coś już pokazaliśmy, że raz po 12 latach wróciliśmy, tak kto wie, czy po kolejnych 12 znowu nie wrócimy, a tak naprawdę to wszystko zależy od was.